pierwszych 45 minutach. Przypomnę, w dobrych sytuacjach i Bartek Skrzypczak, i Adrian Chwaliszewski, i Kamil Szymandera. Natomiast chyba najgroźniej uderzał z rzutu wolnego Maciej Pawłowski. Piłka po jego strzale wylądowała na poprzeczce gospodarzy. W szeregach zawodników z Racotu najbardziej wyróżniał się tutaj zdecydowanie młodzieżowiec Mikołaj Wrzeszcz i Jakub Biały również może zaliczyć dobry 45 minut. Warto jeszcze dodać, że dwie żółte kartki w pierwszej połowie w szeregach warciarzy to kapitan Piotr Janicki, natomiast w szeregach zespołu z Racotu także kapitan Norbert Karolewicz. Już widzimy zawodników na boisku, już główny arbiter sprawdza gotowość bramkarzy i lada moment rozpoczniemy drugie 45 minut. Zaszło nam tutaj słoneczko w Racocie, zrobiło się zdecydowanie chłodniej, natomiast zawodnicy dostarczają nam tu tyle wrażeń, że nie marzniemy. No i zaczęło się, już Bartek Skrzypczak wysoko do pressingu, daleko. Przytomnie tutaj gospodarze, jest Sidorenko, pokazuje się już Szymandera, Sidorenko ostatecznie wraca do niego piłka, Konstantin Sidorenko, lewą stroną przedziera się, ma w środku Bartka Skrzypczaka, jest tam Kamil Szymandera, Konstantin Sidorenko troszkę spowolnił tą akcję, wygonił się sam do narożnika i ostatecznie przegrał, no szkoda, że nie zdecydował się na dośrodkowanie Konstantin Sidorenko. Dobrze, teraz Błaszak, Kryszak ma więcej miejsca, do Szymandery zastawia się nasz zawodnik, chyba poskrobany tam po kostkach, niezgodnie z przepisami, natomiast dobrze ustawiony był główny arbiter tego spotkania i jego zdaniem nie było tutaj nic niezgodnego z przepisami. Nie podnosi się natomiast z murawy Kamil. Czy będzie potrzebna pomoc medyczna? Chyba nie. Rzut sędziowski musi w takiej sytuacji nastąpić, także tak też się właśnie dzieje i już piłka pod nogami Daniela Tomczaka. Bartek Skrzypczak teraz naciska bramkarza zespołu gospodarzy, ten ładnie zdołał utrzymać piłkę w boisku, Matyja, jest tutaj Wrzeszcz i dobrze Maciej Pawłowski. Wojciech Chlebowski, to on rozpocznie rzutem z autu. Pawłowski i wygrywa tą przebitkę Adam Wiśniewski, natomiast na tyle nieskutecznie, że futbolówka ląduje w aut. Hubert Matyja, będzie daleki wrzut w pole karne, tak też się dzieje. Dobrze w tym wszystkim Janicki i wychodzimy, teraz my wychodzimy. Bartek Skrzypczak próbował tutaj powalczyć, Kamil Szymandera, dobrze do Krzysztofa Chwaliszewskiego, ładnie z wodem wyszedł Krzysztof Chwaliszewski, nie będzie spalonego, jest Bartek! Maria, Bartek Skrzypczak. Ależ tu mieliśmy fantastyczną sytuację. Bartek Skrzypczak w sytuacji sam na sam nie trafia w światło bramki. Już gramy, Sidorenko przegrywa ten pojedynek główkowy, Wrzeszcz w drugi, potknął się teraz na piłce młody wychowanek zespołu gospodarzy, Sidorenko. Dobrze pokazał się Skrzypczak, ładnie teraz do Kryszaka, jednak nie doszedł Patryk do piłki. Już grają gospodarze, Chlebowski. Niepotrzebnie teraz chyba aż dwóch zawodników go zaatakowało, bo dziura w środku pola się zrobiła. W samochodzie. Matyja. Znów daleki wrzut w pole karne. Teraz Janicki nie dochodzi do tej piłki. Dobrze wyjaśnia to wszystko Wiśniewski.
walczy tutaj Skrzypczak jeszcze na tyle skutecznie, że od rzutu z autu warciarze. No była ta wymarzona sytuacja Bartka Skrzypczaka, niestety nie potrafił ulokować piłki w bramce gospodarzy. Adrian Chwaliszewski. Daleko do Krzysztofa Chwaliszewskiego i przy piłce nasz zespół. Będzie miał okazję Adrian Chwaliszewski na wyrzut. Walczy teraz Krzysztof Chwaliszewski, chyba z trójką zawodników w tej chwili. Ostatecznie siła swego na jednego. I przegrywa Krzysztof tą walkę. Już grają gospodarze. Teraz jednak odzyskujemy futbolówkę. I faulowany Krzysztof Chwaliszewski. Rzut wolny dla warciarzy. Adrian Chwaliszewski zostawi piłkę Maciejowi Pawłowskiemu, a więc będzie dośrodkowanie w pole karne. Już tam zmierza Janicki, jest Szymandera, jest Pawłowski. Biegnie też Błaszak, a więc najwyżsi nasi zawodnicy. Będzie Maciej Pawłowski. Jest już dośrodkowanie na długi słupek. Przedłuża to? Nie przedłuża nasz kapitan. Trzeba teraz odbudowywać się w defensywie, bo Wrzeszcz tutaj poradził sobie z Adamem Wiśniewskim, który ostatecznie jeszcze faulował zawodnika zespołu gospodarzy i żółta kartka dla Adama Wiśniewskiego. Wojciech Chlebowski, to on ustawia piłkę, to on będzie wznawiał za chwilę z rzutu wolnego. Już grają gospodarze. Szczerbal daleko do przodu, tam Krzysztof Chwaliszewski w pojedynku główkowym poradził sobie nasz zawodnik na tyle skutecznie, że od rzutu z autu rozpoczną warciarze. A, pokazał się teraz Bartek Skrzypczak do gry, natomiast nie opanował futbolówki nasz napastnik i to od autu rozpoczną gospodarze. 51. minuta spotkania. Cały czas 0 do 0 w Racocie. Cały czas mamy przewagę, cały czas stwarzamy sobie sytuację, natomiast cały czas nie możemy zamienić jednej z nich na gola. Wojciech Chlebowski, to on teraz z autu. Daleko, natomiast Pawłowski dobrze w tym wszystkim jest. Szymandera, Sidorenko, będzie aut dla warciarzy. Zostawił Kosta piłkę Pawłowskiemu. Jest już tu Skrzypczak do gry, do niego piłka. Dobrze Bartek Skrzypczak, natomiast nieporozumienie tutaj z Sidorenko. Ładnie Patryk Kryszak teraz odzyskał tą futbolówkę. Ma dużo miejsca, ma prostopadle chciał do Bartka Skrzypczaka. Nie przeszła jednak ta piłka przez zawodników defensywnych Racotu. Adrian Chwaliszewski łamie do środka. Dobrze, teraz Kamil Szymandera ma miejsce. Będzie uderzenie. Kamil Szymandera nad bramką. No cóż, jak nie idzie, to nie idzie. Podskoczyła chyba ta piłka Kamilowi Szymanderze, a szkoda, bo miał dobrą sytuację do tego, by celniej uderzyć w światło bramki. No ale gramy. Gramy i co najważniejsze, zagrażamy, stwarzamy sytuację raz za razem, więc miejmy nadzieję, że któraś z nich w końcu zakończy się golem. Dobrze, teraz Janicki do Skrzypczaka, walczy Bartek Skrzypczak, ale też przytomnie gospodarze jeszcze na spalonym. Bartek Skrzypczak pokazuje liniowy arbiter. Szczerbal, to on za chwilę rozpocznie, pewnie będzie dalekie wznowienie. Piotr Szczerbal, tak jest, daleko do przodu, tutaj od razu zgranie do środka. Przytomnie Kryszak z Wiśniewskim, Sidorenko, jest Skrzypczak, ładnie utrzymał się przy piłce. Bartek Skrzypczak, no może skuteczności brakuje temu chłopakowi, ale na pewno pracuje bardzo mocno. Teraz faulowany Krzysztof Chwaliszewski na prawym skrzydle i będzie rzut wolny dla naszego zespołu w obrębie, w okolicach pola karnego gospodarzy, a więc szansa na dobre dośrodkowanie.
Maciej Pawłowski, to on ustawia piłkę, lewa noga, piłka będzie zatem dochodzić w kierunku bramki Daniela Tomczaka. Jest już tam sporo zawodników naszego zespołu na linii pola karnego. Będą nabiegać na tą sytuację. Maciej Pawłowski. Jest mięciutko zawieszona piłka. Jeszcze cofnął wykonanie tego stałego fragmentu gry. Powtórzy ten stały fragment gry Maciej Pawłowski. Będzie szansa do zatem jeszcze raz do lepszego zagrania. Maciej Pawłowski, jest gwizdek, teraz jest wznowienie, dobre dośrodkowanie, ależ tam był znowu zamieszanie, faul ostatecznie któregoś z naszych zawodników na Wojtku Chlebowskim, rzut wolny dla gospodarzy. Chwilka przerwy, teraz buta musi sobie zawiązać goalkeeper Dracotu. Także szansa na ustawienie, szansa na oddech i za chwilę miejmy nadzieję na przygotowanie kolejnego ataku. No, brakuje skuteczności dzisiaj warciarzom, tak jak brakowało we wczorajszym meczu Lecha Poznań. 0-0 ze Stalą Mielec, mimo 26 strzałów na bramkę drużyny z Mielca. Nie udało się wpakować futbolówki do siatki. No, miejmy nadzieję, że dzisiaj warciarze zagrają skutecznie i że uda się tutaj zdobywać bramki, a przede wszystkim uda się wywieźć 3 jakże ważne punkty. Krzysztof Faliszewski. Daleko, jednak nie na tyle, by ta piłka dotarła do Skrzypczaka. Walczy tutaj Janicki, jeszcze Faliszewski. Troszkę zamieszania teraz na tej lewej stronie. Ostatecznie przy piłce utrzymują się warciarze. Skrzypczak. Dobrze, teraz tutaj do Kryszaka. Kryszak prostopadle. Szymandera zaprosił Pawłowskiego do gry. Pawłowski tutaj lewą stroną pomknął. Ma czas, dośrodkowanie. Pawłowski, jest Skrzypczak. Piłka przeszła wszystkich, a jeszcze pokazuje sędzia, że faulował Bartek Skrzypczak. I rzut wolny dla zespołu gospodarzy. Dobra akcja tutaj, ładnie zaproszony do gry Maciej Pawłowski. Pomknął lewą stroną. Dobre dośrodkowanie wydawało się, natomiast Bartek Skrzypczak nie zamknął tej sytuacji. Liczymy na trafienie Bartka Skrzypczaka. Byłoby to 60. jubileuszowe trafienie w szeregach naszego zespołu popularnego Barosza. Miał ku temu wyśmienitą sytuację w 51. minucie, gdzie oko w oko stanął z bramkarzem zespołu gospodarzy, natomiast no, nie trafił w światło bramki. Futbolówka minęła zarówno bramkarza, jak i bramkę. 57. minuta właśnie dobiegła końca. 0-0 cały czas w Racocie. Warta Śrem, PKS Racot. Już Błaszak daleko do Szymandery. Szymandera głową, zgranie jest Skrzypczak. Zgrywał tam ramieniem, natomiast jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Wiśniewski próbował mięciutko tutaj podciąć tą piłkę do Szymandery. Nie udało się. Sidorenko, to on teraz spróbuje wygrać głowę. Dobrze teraz Kryszak. Faulowany chyba był, taki stołeczek zrobili mu zawodnicy zespołu gospodarzy. Natomiast sędzia nie dopatrzył się tutaj przewinienia. Teraz ładnie Pawłowski. Sidorenko, ładnie teraz ze zwodem wyszedł Konstantin Sidorenko, natomiast jeszcze ładniej Wojciech Chlebowski tutaj wybija w aut, przerywając akcję naszego lewego skrzydłowego. Pawłowski, on rozpocznie rzutem z autu. Do Skrzypczaka, utrzymuje się przy piłce. Bartek Skrzypczak faulowany, będzie rzut wolny z narożniku pola karnego. Będzie wyśmienita sytuacja dla Patryka Kryszaka do uderzenia. Przypomnę, to w Rychtalu popisał się fantastycznym strzałem, który dał nam prowadzenie 1-0 niemalże właśnie z takiej sytuacji. Na gwizdek pokazuje główny arbiter, a Patryk Kryszak już ustawia tą futbolówkę. 3-4 zawodników w murze ustawia Daniel Tomczak.
59. minuta spotkania, ależ byśmy tutaj chcieli, by Patryk Kryszak wpakował tą futbolówkę w końcu do bramki. Patryk Kryszak, już jest rozbieg, jest uderzenie, jest dobry strzał, ale nad bramką. No to nie był dobry strzał, bo środek i jeszcze za wysoko. Także nawet gdyby futbolówka zmierzała pod poprzeczkę, to chyba nie miałby z nią problemu golkiper gospodarzy. No szkoda, bo można było zdecydowanie więcej wyciągnąć z tego rzutu wolnego. Bez zmian na razie jedni i drudzy, chociaż widzimy, że trener Ściak będzie delegował za chwilę chyba Patryka Słomczyńskiego. Nie, pozwól, tak! Marcinej! Wiśniewski wypycha, tutaj jest Sidorenko. Dobrze Pawłowski przerwał, czy trzymamy futbolówkę w boisku? Nie udało się. Od autu Chlebowski. Już rozpoczęli gospodarze, już Pawłowski i aut dla Warty. Już szybko Maciej Pawłowski, daleko do Skrzypczaka. Było blisko Sidorenko. Przytomnie w tym wszystkim, ależ teraz tańczy ta futbolówka niebezpiecznie, jeszcze chaotycznie wybijają Błaszak. Dużo przypadku było w tej akcji, koniec końców to gospodarze są w natarciu. Biały tańczy tam w narożniku boiska, przed nim tylko Chwaliszewski. Poradził sobie z nim doświadczony zawodnik Warty Śrem. Już grają warciarze, już Bartek Skrzypczak w kolejnym pojedynku o utrzymanie futbolówki i rzut z autu dla naszego zespołu. Adrian Chwaliszewski daleko, znów do Skrzypczaka. Ten utrzymuje się przy piłce. Patryk Kryszak ma trochę więcej miejsca. Ładnie do Krzysztofa Chwaliszewskiego, przydałoby się przerzucić tą piłkę. Tak też się dzieje, będzie Sidorenko, ależ nie zabrał się z tą piłką Konstantin Sidorenko. Ale szkoda, bo wystarczyło ładnie sobie ją klatką dziubnąć do przodu, paść w pole karne i kuknąć. Natomiast no nie przejął, nie opanował futbolówki na tyle, by móc tutaj zagrozić. Znów niewykorzystana sytuacja naszego zespołu. I już wznawiają gospodarze. Dobrze, tutaj Chwaliszewski, Szymandera. Kółeczko w środku pola, ładnie utrzymujemy się przy piłce. Chwaliszewski teraz zaproszony do gry, wyżej podszedł nasz prawy obrońca. Krzysztof Chwaliszewski teraz do boku, do Adriana, troszkę za wolno, jednak ta piłka szła i spowolniła całą akcję, natomiast jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Ostatecznie futbolówka w posiadaniu gospodarzy. Janicki teraz głową, to on najprzytomniej. Chwaliszewski, gramy dalej. Adrian Chwaliszewski przy piłce się utrzymuje. Dobrze teraz, dobrze powalczyli tam przy linii bocznej. Natomiast ostatecznie futbolówka wyszła poza boisko. Już widzimy zmianę, już Patryk Słomczyński przygotowany tam na środku boiska. Pewnie zmieni któregoś ze skrzydłowych. Tak, też będzie teraz zmiana. Patryk Słomczyński czy Konstantin Sidorenko? Nie, to Bartek Skrzypczak opuszcza murawę w 63 minucie, a więc na pozycję numer 9 wędruje Patryk Słomczyński.
Widzimy, biegnie do szatni nasz napastnik, a więc najprawdopodobniej tak się umówił, że po godzince gry opuści plac. Teraz ma Konstantin Sidorenko dużo miejsca, czy da do Pawłowskiego? Tak też się dzieje. Pawłowski, jest słoma, pokazuje się już do gry. Pawłowski, jeszcze przebije się Maciej Pawłowski, ależ stracił. No nie wiedział, czy dośrodkować, czy wchodzić właśnie w pojedynek tutaj z obrońcą zespołu gospodarzy i koniec końców nie wyszło z tej akcji nic. Kryszak. Już tracimy futbolówkę w niebezpiecznej strefie. Wrzeszcz to on teraz naprzeciwko Błaszaka wykłada. Dobrze, dobrze w tym wszystkim. Wiśniewski ładnie teraz. Szymandera próbował do Krzysztofa Chwaliszewskiego. Natomiast nie udało się i tym razem. Piotr Gianicki rozpocznie od rzutu wolnego. Cały czas to Warta przeważa, cały czas jesteśmy w posiadaniu piłki, praktycznie toczymy grę na połowie przeciwnika, natomiast cały czas nie możemy na tyle skutecznie zagrozić w bramce przeciwnika, żeby otworzyć ten wynik. Już gospodarze. Przeszkadzał tam Słomczyński, dalekie zagranie. Janicki tutaj przegrywa głowę, ręką pomagał sobie Wrzeszcz. No i Błaszak rozpocznie od rzutu wolnego. Jest już długa piłka do Szymandery. Przytomnie jednak w tym wszystkim Chlebowski. Może teraz Kryszak na bok do Chwaliszewskiego. Chwaliszewski do tyłu, do Adriana Chwaliszewskiego. Ten do Wiśniewskiego. Wiśniewski ma już na plecach zawodnika i traci futbolówkę. Jest niebezpiecznie, jest kontra, ależ teraz dobrze Maciej Pawłowski interweniował. Chociaż zdaniem sędziego nadmierna ostrość w grze i jednak rzut wolny. Trochę zamieszania tam na środku boiska, żółtego kartonika dla Maćka Pawłowskiego. Domagają się gospodarze, natomiast dobrze ustawiony był arbiter i widział wszystko jak na tacy. Tymczasem widzimy kolejną zmianę, szykuje trener Hubert Ściak. Sebastian Łuczak będzie tym zawodnikiem, który za chwilę zamelduje się na placu gry, a więc najprawdopodobniej Adam Wiśniewski opuści boisko. Zmiana na pozycji numer 6. Jeszcze nie podnosi się z boiska Maciej Skrzypczak, jeszcze teraz dopiero tak jest, a więc musi opuścić boisko, miał udzielanej pomocy, także musi powędrować za linię boczną. Od rzutu wolnego, a jednak od rzutu sędziowskiego, a więc sędzia nawet się nie dopatrzył przewinienia Maćka Pawłowskiego, także od rzutu sędziowskiego rozpocznie arbiter. Już warciarze, Chwaliszewski do boku, do Błaszaka. Warczymy, chłopaki! Ten do Pawłowskiego, jest Sidorenko, bo ten jednak do Słomczyńskiego. Ma miejsce Słoma, czy uderzy? Nie, jeszcze szerzej do Sidorenki. Ten z powrotem do Słomczyńskiego, ale na spalonym Sidorenko. Nie kontrolował teraz linii Konstantin Sidorenko. Szkoda, że się nie zdecydował Patryk Słomczyński na uderzenie. Wiem, jakim dynamitem w nodze dysponuje nasz skrzydłowy. Tymczasem w szeregach gospodarzy zmiana z numerem 7 Jakub Biały, a w jego miejsce z numerem 14 Patryk Grożek. Zmiana również w szeregach warciarzy, tak jak mówiłem, Adam Wiśniewski, a w jego miejsce Sebastian Łuczak.
68. minuta spotkania, a więc 22 minuty regulaminowego czasu gry, plus to, co doliczy główny arbiter. Także jest tu jeszcze sporo czasu, żeby zdobyć bramkę, natomiast no, miejmy nadzieję, że to uda się naszym zawodnikom. Faulowany teraz Konstantin Sidorenko przez Huberta Schnabela. Gdzieś tam łokciem pomagał sobie zawodnik zespołu gospodarzy. Dostrzegł to arbiter i odrzutu wolnego warciarze. Sidorenko, pokazuje się Słomczyński, ma więcej miejsca. Do Łuczaka, Łuczak do boku, do tyłu, do Sidorenki. Ten jeszcze głębiej, do Błaszaka, Błaszak do Sobela. Dawno nie mieli przy piłce nasi defensorzy. Teraz chwila oddechu dla obrony drużyny gospodarzy, natomiast już budujemy kolejną akcję. Błaszak z Sobelem i już teraz daleka piłka da za plecy do Sidorenki. Czy wejdzie w to w Kosta? Ładnie wszedł, natomiast przytomnie też w tym wszystkim stoper gospodarzy Żyniewicz w aut. Pawłowski do Łuczaka. Dobrze Sebastian opanował piłkę do środka, do Kryszaka. Kryszak za daleko do Pawłowskiego. Tracimy futbolówkę. Od autu Chlebowski. Grają gospodarze, z powrotem Chlebowski, niedokładnie jednak, już Sidorenko, czy szybko będzie wznawiał? Tak, do Słomczyńskiego, ten opanował piłkę, Łuczak do Sidorenki, ładnie w trójkącie teraz pograliśmy, natomiast połapali się w tym wszystkim gospodarze i to oni pozytywnie wychodzą z całej tej akcji. Daleko teraz Chwaliszewski wygrywa tą głowę. Kryszak ma więcej miejsca. Kryszak prostopadle do Chwaliszewskiego. Krzysztof Chwaliszewski nie dojdzie jednak do tego zagrania. I lepszy w tym wszystkim Szczerbal. Adrian Chwaliszewski teraz ładnie tam się przedarł. Krzysztof Chwaliszewski. Jest Kamil Szymandera. Jest Patryk Słomczyński. Nie ma bramki. Nie ma bramki. Doszła ta piłka ostatecznie do Patryka Słomczyńskiego. Złożył się do strzału nasz napastnik, natomiast dobrze Daniel Tomczak. Dobitka już była kwestią przypadku i nie poradził sobie z tym Patryk Słomczyński. Ładnie odzyskał piłkę Krzysztof Chwaliszewski, puścił Kamila Szymanderę. Dośrodkowanie. Przeszła ta piłka do Słomy, natomiast znów nie potrafimy strzelić. Powalczył teraz Adrian Chwaliszewski, ręką pomagał sobie nowy zawodnik na boisku, Patryk Grożek i odrzutu wolnego warciarze Błaszak. Zawahał się trochę nasz stoper do Janickiego, Janicki do Łuczaka. Łuczak, jedno kółeczko w środku, do Kryszaka, Kryszak zaprosił Błaszaka, Błaszak prostopadle do Sidorenki, niedokładnie jednak, tracimy piłkę, natomiast tracą ją też gospodarze i z powrotem Błaszak na uspokojenie do Sobela. Wraca piłka do Adriana, 72. minuta spotkania, cały czas bez bramek w Racocie, cały czas to my przeważamy, cały czas stwarzamy sytuację, natomiast nie potrafimy żadnej z nich zamienić na gola. Już rzut z autu, już Maciej Pawłowski będzie tym, który wznowi za chwilę grę, pokazuje się Słomczyński. Pawłowski, Słomczyński, niedokładne przyjęcie. Korzyść teraz daje sędzia, bo faulował tam Słoma. Teraz przechwyt Pawłowskiego. Słomczyński. Nie dociera ta futbolówka do Szymandery. Teraz Łuczak ma troszkę miejsca. Może decyduje się na strzał. Nie, łamie do środka pola Łuczak. Prostopadle teraz do Pawłowskiego. Chyba już po akcji, mówiąc kolokwialnie, przedobrzyli. Chyba mógł uderzać Sebastian Łuczak. Ładnie teraz powalczył Łuczak. Odzyskał tą futbolówkę. Brawo Seba. Prostopadłe zagranie. Przechwyt. Teraz Szymandera. Teraz jest Kryszak. Teraz jest w środku Słoma. Jest wycofanie do Szymandery. Szymandera! Jezus Maria nad bramką! 11 metr. Sam na sam z bramkarzem i Kamil Szymandera, który 10 z takich sytuacji na treningu wpakowałby do bramki, tym razem znów przenosi futbolówkę nad bramką.
Ależ fatum, ależ tu dzisiaj nieskuteczność w wykonaniu naszych zawodników. Trzecia zmiana w zespole warciarzy. Adrian Chwaliszewski opuszcza boisko, a na murawie melduje się Patryk Muraz. No szkoda, szkoda przed chwilą tej sytuacji Kamila Szymandery. Dobrze, teraz Sidorenko. Szymandera. Jest tutaj cała wolna strona. Słomczyński na prawą nogę. Patryk Słomczyński huknął prawą nogą, natomiast zblokowany. Ładnie tutaj walczy Łuczak. Brawo, brawo Łuczak. Kolejny ważny odbiór futbolówki. Już do boku zaprosił Chwaliszewskiego. Ten z powrotem do Łuczaka, jednak nieporozumienie. Walczy tam jeszcze Muraz. Utrzymuje piłkę w boisku chyba nasz młodzieżowiec. Tak, ale ta wraca w nasze, pod nasze pole karne. Czy Adrian Błaszak? Dobrze, dobrze tutaj w tym wszystkim na spółę Błaszak z Janickim. Pawłowski. Chlebowski przytomnie, trzeba wracać, bo tutaj teraz mają przewagę na tej stronie gospodarze. Chlebowski będzie miał szansę na dośrodkowanie. Jest naprzeciwko niego Kryszak. Ładnie w tym wszystkim Sidorenko wrócił. Już Pawłowski, już Sidorenki, ale szybkie tempo mamy teraz. Ładnie Sidorenko do Szymandery. Jeszcze powstrzymana ta akcja, ale jeszcze gramy. Łuczak. Dobrze, prostopadle do Szymandery. Ten sfaulowany jednak daje grać. Sędzia teraz prostopadnie. Ładne zagranie będzie. Słomczyński sam na sam. Słomczyński jest. Nie ma bramki. Wydawało się, że na pozycji spalonej był Patryk Słomczyński. Natomiast sędzia nie podniósł chorągiewki. Mógł grać Słoma. Grał i uderzył, ale zblokowane to uderzenie i tylko rzut rożny. Kolejny rzut rożny. Przypomina mi się spotkanie z Krotoszyna, a konkretnie pierwsza połowa tamtego meczu, gdzie naprawdę mieliśmy bez liku tych rzutów wolnych, rzutów rożnych, a i sytuacji, i nie potrafiliśmy zamienić ich na bramkę. No, oby tak dzisiaj nie było. Oby udało się wepchnąć tą futbolówkę do bramki, oby to dało nam 3 punkty. Patryk Kryszak. Dobrze, tutaj Konstantin Sidorenko przy pełnym karnym. Czy Patryk mu zagra? Nie. Dalekie dośrodkowanie na długi słupek. Dobrze, tam wychodzą gospodarze. Krzysztof Chwaliszewski. Uderzenie Chwaliszewskiego, ale tyle silne, co niecelne. 76. minuta z tego spotkania. Cały czas bez goli. Słoneczko nam tu się pojawiło nad stadionem w Racocie. Natomiast to słoneczko ewidentnie przyświeca dzisiaj gospodarzom, bo to oni bronią się i to bronią się na tyle skutecznie, że nie udało nam się jeszcze ani razu ulokować piłki w ich bramce. Aż prosi się chyba o zmianę Huberta Ściaka, bo to może on w końcu swoim spokojem, swoim doświadczeniem potrafiłby w jakiejś sytuacji umieścić futbolówkę w bramce. Nie szykuje się jednak do zmiany nasz trener. Na razie wciąż z boku. Gramy. Patryk Muraz. Patryk Muraz ładnie złamał do środka. Teraz Kamil Szymandera będzie w polu karnym. Kamil Szymandera wykłada do Murasa ten uderzenie. Znów nic z tej akcji nie ma. A szkoda, bo wydawało się, że dobrą mamy znów przewagę w polu karnym i naprawdę można z tego zrobić bardzo dużo. Tymczasem musimy bronić. Ładnie robi to Sebastian Łuczak, utrzymując piłkę jeszcze w boisku. Dobra, dobra zmiana naprawdę Sebastiana Łuczaka. Tymczasem na murawie jeden z zawodników gospodarzy, chyba będzie potrzebna pomoc medyczna, jakieś skurcze chyba już dopadają naszych przeciwników. Siedemdziesiąta ósma minuta właśnie się rozpoczęła. No nie wiem, szczerze mówiąc, coś teraz się dzieje, bo siedzi zawodnik gospodarzy, ani mu nie ani pomoc nie wchodzi na boisko, ani też nie jest zmieniany. Czas leci, tu chyba trochę teraz bałaganu na boisku się wkradło, pozwolił sobie na to arbiter tego spotkania. Jest już zmiana szykowana w szeregach gospodarzy. Widzimy też zawodników rezerwowych warty za bramką. Jeszcze do dyspozycji trenera jest Bartek Szar, jest jeszcze Marcin Popiół, jest jeszcze Tomasz Sitek i Oleg Jurga.
No zobaczymy, czy jeszcze któremuś z tych zawodników da szansę nasz trener. No i przecież może także sam zdecydować się wejść na boisko, czego chyba byśmy sobie dzisiaj wszyscy życzyli. I już rozpoczynamy. Już Dominik Sobel wygania ruchem teraz Adriana Błaszaka, pokazując, będę bił dalej. Przejmijcie panowie tylko tą futbolówkę, stwórzcie coś znów groźnego. Chwaliszewski, to on przedłuża teraz. Dobrze mu raz teraz, Łuczak, znów przechwyt, daleko, daleko do boku. Czy dojdzie tutaj Pawłowski? Ruszył jak z katapulty Maciej Pawłowski. Zmusił Chlebowskiego do wybicia w aut. Bardzo dobrze, bardzo aktywnie dzisiaj Maciej Pawłowski. Do tyłu, do Sidorenki. Sidorenko do Słomczyńskiego, Słomczyński do Pawłowskiego, ładnie rozegrali teraz to na boku, Pawłowski jest dośrodkowanie, a już nie trafia w piłkę Patryk Muras, jeszcze dojdzie Kamil Szymandera, jeszcze piętką do tyłu, jest tam jeszcze Słomczyński, lewa noga i nad bramką, znów niedokładnie, znów niecelnie, tak jakby się umówili, że dzisiaj strzelają wszędzie, ale tylko nie w ten prostokąt 7.32 na 2.44. I znów tylko jęk zawodu tutaj wśród kibiców naszego zespołu, których troszkę tutaj na trybunach się zebrało. Natomiast zdecydowana większość kibiców gospodarzy przedłuża teraz piłkę Matyja. Natomiast dobrze, Błaszak pewnie dzisiaj punkt naszej obrony do Janickiego. Podprowadza teraz piłkę nasz kapitan. Oddaje ją jednak Adrianowi, Błaszak do Łuczaka, Łuczak już twarzą do gry, już znalazł słomę, ten z powrotem do Łuczaka, Łuczak prosto panu, teraz czy dojdzie do tej piłki Muras? Szybszy Chlebowski. Ładny to był pomysł Słomczyńskiego, żeby zagrać prostopadle. Natomiast chyba zdecydowanie za nisko ten słoma schodzi, bo tymczasem nie ma zawodnika, który mógłby polu karnym. Ładne teraz rozegranie. Jest Chwaliszewski na boku. Chwaliszewski zejdzie na prawą nogę. Przeczytał go obrońca zespołu gospodarzy. Już kontra. Groźna kontra. Rożek. Rożek to on teraz ma więcej miejsca. Wraca Kryszak. Rożek natomiast. Jeszcze Rożek. Jeszcze Rożek natomiast. Dobrze, dobrze. Znowu Błaszak. Trzeba tutaj zagrać pewnie i wybić tą futbolówkę. Tak też się dzieje. Chwaliszewski. Janicki. Walczymy! Grać dalej pokazuje sędzia. Będzie strzał, będzie uderzenie na bramkę. Pierwsze chyba w tej części spotkania, jeśli chodzi o zespół gospodarzy. Natomiast niecelne w międzyczasie zmiana w drużynie z Racotu. Jakub Nowacki opuścił boisko. Teraz ładnie prostopadła zagranie, natomiast przytomnie w tym wszystkim Jacek Żyniewicz i będzie rzut z autu dla warciarzy na wysokości pola karnego drużyny z Racotu. Niewiele brakuje. Tutaj już coraz groźniejsze te akcje naszego zespołu. Natomiast to wciąż jest 0-0. Słomczyński. Przed pole karne do Łuczaka, niedokładnie, natomiast ostatecznie Chwaliszewski przy piłce do Szymandery, ten na prawym skrzydle, teraz Kamil Szymandera. Wydawało się... Faulował jeszcze Kamil Szymandera. No i rzut wolny będzie dla zespołu gospodarzy. Na piwo? Budzi ci niedo, bo zębów nie mogę. No i od rzutu wolnego rozpocznie Daniel Tomczak. Ucieka ten czas, kradną go skutecznie gospodarze. 83. minuta, 7 minut plus to, co doliczy arbiter. No a my nie możemy wpakować tej futbolówki do bramki przeciwnika. No ależ byłoby to szkoda, gdybyśmy dzisiaj tutaj nie wywieźli kompletu punktów, bo przewaga nasza jest zdecydowana, bo stwarzamy sobie sytuację, bo dochodzimy do wyśmienitych i tylko jakieś fatum, które dzisiaj nad bramką wisi. Faulowany teraz Łuczak, aż było go słychać tutaj. Janicki odrzut wolnego.
gramy, panowie, gramy, przygotować jeszcze jakieś zagrożenie i strzelić w końcu tego gola. Adrian Błaszak, prostopadle, jest Słomczyński, jest Pawłowski tutaj, ależ ładnie chciał Słomczyński wpuścić go w bój, natomiast nie udało się, nie udało się, jeszcze Słoma próbuje, Kryszak odzyskuje, brawo, ma teraz miejsce Łuczak w środku pola, do Kryszaka, ten zaprasza Janickiego do gry. Janicki, Faliszewski do Łuczaka, Błaszak, Pawłowskiego, szerzej jest Sidorenko, Pawłowski, dobre, teraz prostopadłe zagranie do Słomczyńskiego, Słomczyński obrócił się, rzut rożny. Rękę tam reklamowali zawodnicy gospodarzy, natomiast nie widział takiego zagrania arbiter i rzut rożny. Kolejna zmiana w szeregach Warty, widzę, jest przygotowana. Marcin Popiół, to on za chwilę pojawi się na boisku. Tymczasem rzut wolny, Maciej Pawłowski, dośrodkowanie. Nie przeszła piłka pierwszego obrońcy i na aut wybijana futbolówka. Konstantyn Sidorenko, to on opuści boisko i Marcin Popiół zameldował się na boisku, a więc już ultraofensywnie schodzi zawodnik tutaj z boku, w bardziej defensywnych zadaniach, natomiast Marcin Popiół zdecydowanie zawodnik o charakterystyce bardziej ofensywnej. Ładnie teraz Janicki wygrał tą główkę, natomiast nie było nikogo, kto by mógł. Kryszak teraz jeszcze dopadł do tej bezpańskiej piłki i uderzył, ależ teraz obrona Częstochowy w wykonaniu gospodarzy, natomiast skuteczna, co ważne dla nich. Dobrze, teraz Błaszak na drugą stronę. Czy przejdzie piłka do Szymandery? Niestety nie przeszła. Grają gospodarze. Chwaliszewski teraz w pojedynku tutaj z Rożkiem. Górą nasz zawodnik, Łuczak. Teraz przy piłce Słomczyński, ależ minął jednego zawodnika. Faulowany Marcin Popiół. Będzie rzut wolny. Będzie dobra sytuacja dla Patryka Słomczyńskiego. No może jak nie z gry, to z jakiegoś stałego fragmentu. Jest Pawłowski, jest Słomczyński, jest Szymandera. No nie wiem, dlaczego nawet Patryk Słomczyński nie ustawia się tam do uderzenia. Przecież wiemy, że potrafi, ewidentnie musi nie być w 100% siłach nasz lewoskrzydłowy. Maciej Pawłowski, który w pierwszej połowie uderzył w poprzeczce, czy teraz druga szansa? Maciej Pawłowski nad bramką. No niestety, niestety, jak nie idzie, to nie idzie. 87. minuta właśnie się rozpoczęła. Ucieka ten czas, a my nie potrafimy znaleźć sposobu na to, by ulokować piłkę w bramce gospodarzy. Daleko, już gramy. Dobrze tutaj. Muras. Popiół. Szymandera do boku, do Chwaliszewskiego. Krzysztof Chwaliszewski, ładnie teraz przedarł się. Krzysztof Chwaliszewski! Nie zaatakował tej piłki, bardziej zdecydowanie Marcin Popiół i ta padła łupem łatwym Daniela Tomczaka. Jeszcze tu trzeba pograć, jeszcze tu trzeba zagrozić, stworzyć. Daleko bramkarz, Pawłowski górą, tak, dobrze Słomczyński zastawił się, dobrze teraz Pawłowski, czy zdecyduje tutaj, niepotrzebnie odwrócił tą akcję teraz chyba nasz młodzieżowiec, bo trzeba było tutaj puścić Słomczyńskiego. Chwaliszewski, tracimy niestety tą futbolówkę, teraz trzeba popracować, żeby ją odzyskać. Jest tam Matuszak na lewej stronie, wraca dobrze Seba Łuczak, dobrze też Janicki zasekurował naszego zawodnika. Faul, nasz kapitan. Bronią się jak mogą gospodarze, ale też potrafią groźnie kontratakować. Chlebowski, który zmienił stronę, jest teraz na lewej, będzie za chwilę wznawiał rzutem z autu.
Błaszak. Daleko, czy utrzymamy futbolówkę w boisku, tak też się dzieje, ale kapitan gospodarzy przy niej, natomiast dobrze, dobrze w tym wszystkim. Teraz Kryszak do boku, troszkę za plecy do Pawłowskiego, ale opanował futbolówkę Maciej. Krzyżowo teraz daleko, dalekim krosem, tam na Szymanderę nie doszła jednak piłka. Dobrze, Kryszak w tym wszystkim traci jednak futbolówkę na rzecz kapitana. Fauluje jeszcze Patryk Kryszak i będzie żółty kartonik. Taktyczne przewinienie naszego środkowego. Spowolnił kontrę. Nie podnosi się z murawy kapitan gospodarzy. No będą kraść teraz zawodnicy z Racotu ten czas, no wiadomo. Natomiast jest to zrozumiałe. I już będą wznawiać gospodarze. Daleko pewnie będzie wrzutka gdzieś tam do przodu. Już wyganiał Szczerbal swoich kolegów. Tak też się dzieje. Daleko ta piłka. Sobel w tym wszystkim najprzytomniej. Trzeba tą piłkę jak najszybciej wybić. Tak też czyni nasz bramkarz. Przechodzi ta piłka, ale przechodzi też przez Szymanderę. Faulowany teraz Szymandera. Powinien cofnąć tą grę sędzia. Natomiast dopatrzył się faulu Marcina Popioła. No nie wiem, jak z mojej perspektywy to było przewinienie na Kamilu. Jeśli nie mamy korzyści z akcji, sędzia wraca i daje rzut wolny. Natomiast no, zdecydował się inaczej. 6 minut spotkania doliczy główny arbiter, a więc jeszcze mamy czas, natomiast no szczerze mówiąc to brakuje mi tutaj osoby, która mogłaby wpakować tą futbolówkę, bo przecież miał już doskonałe sytuacje i Skrzypczak, którego nie ma na boisku, miał już i Słomczyński, miał już i Szymandera, no i żaden z nich nie potrafił ulokować futbolówki w bramce. No dobrze, mamy jeszcze 6 minut doliczonego czasu gry. Może teraz Błaszak. Jest Słomczyński. Słomczyński. Patryk Słomczyński zdecydował się na rzut. Jest faulowany Patryk Słomczyński. Czy to było w polu karnym? Nie, tuż na granicy pola karnego. Żółta kartka dla jednego z gospodarzy. Rzut wolny. Może teraz. O Jezu, który raz ja już to dzisiaj powtórzę. Kamil Szymandera. To i zajdzie się Kamil. Trzech do muru pokazał bramkarz. Kamil Szymandera i Adrian Błaszak. Kamil Szymandera, doliczony czas gry. Kamil Szymandera patrzył, gdzie Kamil Szymandera, ależ to było za lekkie uderzenie. Bez problemu poradził sobie z nim bramkarz zespołu gospodarzy. 92. minuta właśnie dobiega końca. Krzysztof Faliszewski wygrywa ten pojedynek główkowy. Nie trafia teraz w piłkę Marcin... Patryk Muras, dobrze, teraz Janicki, Łuczak, Kryszak, teraz to on, ależ stracił teraz futbolówkę, niebezpiecznie będzie, czy Pawłowski to zasekuruje, tak, zasekuruje, ładnie Maciej Pawłowski teraz w ostatniej chwili uratował tutaj nasz zespół, chociaż tutaj domagają się przewinienia kibice zespołu gospodarzy. Teraz faulowany Adrian Błaszak, będzie rzut wolny. No kradną czas zawodnicy gospodarzy, natomiast my zamiast grać to czy to jest rzut wolny dla... O Jezus Maria, to jest rzut wolny dla zespołu
Gospodarzy, jakim cudem pan arbiter teraz dopatrzył się przewinienia naszego zawodnika? Szczerze mówiąc, to tu jakieś kompletne nieporozumienie, bo to przecież Adrian Błaszak był faulowany. O Boże Święty. Jest rzut wolny. Oby tutaj nie było. Niebezpiecznie, poprzeczka! Ależ wróciliśmy teraz z dalekiej podróży. Jeszcze głowa, jeszcze wybijamy. Teraz Muras. Faulowany tutaj nasz zawodnik. Znowu grać daje sędzia. Powalczy Łuczak. Przytomnie Kryszak. Trzeba wypuścić tutaj Słomczyńskiego. Chciał to zrobić Patryk Kryszak. Jednak nie udało się. 95. minuta spotkania. Nie ma z kim grać teraz. Adrian Błaszak rozkłada bezradnie ręce. Daleko teraz do Szymandery. Ten zgranie ładnie do Kryszaka. Kryszak do Słomczyńskiego. Słomczyński do Łuczaka. Ten prostopada. Już to ładnie wygląda. Słomczyński! Na pozycji spalonej jednak okazało się Patryk Słomczyński. No chyba nic już tu dzisiaj w tym meczu się nie wydarzy, bo to już 95. minuta spotkania, zanim wznowią gospodarze, to tutaj jeszcze ukradną kilka sekund, jeszcze pieczołowicie będzie ustawiał golkiper zespołu Racotu. No szkoda, można powiedzieć, że dopisujemy jeden punkt i tylko jeden punkt, bo przewaga naszego zespołu była niepodważalna i powinniśmy tutaj wyjechać z kompletem punktów. Wyśmienite sytuacje marnowaliśmy seryjnie. Teraz jeszcze traci w środku pola Muras, ale ładnie powalczył, ambitnie. Gramy dalej, Słomczyński, czy Szymandera utrzyma się przy piłce? Słomczyński jest faulowany, Patryk Słomczyński, będzie rzut rożny dla naszego zespołu. Jeszcze żółta kartka dla jednego z gospodarzy. A że to druga, to Rożek tego meczu już nie skończy. Rzut rożny. Ostatnia, to już na pewno ostatnia sytuacja. Maciej Pawłowski. Dośrodkowanie, lewą nogą piłka odchodząca, Maciej Pawłowski, wszyscy zawodnicy niemalże tam w polu karnym, tylko Kryszak tuż przed i Krzysztof Chwaliszewski asekurują, co został w obrębie środka pola. Maciej Pawłowski będzie dośrodkowanie, dalej panie Macieju, dalej panowie. Niech tam ktoś dołoży tą głowę, niech tam ktoś wpakuje tą futbolówkę do bramki. Czeka jeszcze arbiter, aż Rożek opuści strefę gry. Bo nie myślę, że przyjechali, kurde, na wioskę, to wielki kurde. Panie sędzio, 7 minut! Pawłowski, dośrodkowanie za krótko, zdecydowanie nie przeszła ta piłka przez... będzie rzut rożny. Daleko. Jeszcze Chwaliszewski. Jeszcze będzie strzeliwał piłkę. Jest tam jeszcze Błaszak głową. Gramy jeszcze daje grać sędzia. Jeszcze kontra. Teraz będzie zespołu gospodarzy. Jeszcze w polu tam Chlebowski mknie tą lewą stroną. Musimy wrócić. Musimy teraz ratować chociażby ten jeden punkt. Kapitan dobrze teraz w tym wszystkim. Nasi zawodnicy. Żółta kartka dla kapitana i także jeszcze on nie dokończy tego meczu. Jest czerwona kartka dla Norberta Karolewicza i w tym momencie sędzia kończy to spotkanie 0-0 w Racocie Warta Śrem.
traci dwa jakże cenne punkty, remisując z drużyną z Racotu bezbramkowo. No nie potrafiliśmy dzisiaj ulokować piłki w bramce gospodarzy, nie potrafiliśmy strzelić gola. No i niestety można powiedzieć, że tracimy dwa punkty, a szkoda, bo można było tutaj zdecydowanie dopisać całą pulę. To tyle ze stadionu w Racocie. Żegna się z Państwem Marcin Kowalczyk.